że jest mi przykro, bo to Państwo nie słyszeli. Powiem tak, no tutaj trudno mówić o dobrej woli, ponieważ jak mówiliśmy wcześniej Państwu, Państwo wyraźnie zagłosowali przeciwko, a nie z racji swoich wątpliwości nie wstrzymali się od głosu. Głosując przeciwko, głosowali Państwo tak naprawdę przeciwko mieszkańcom. I ja tutaj powiem jedną rzecz. Ja się nie poddaję. Dzisiaj składam wniosek do Pani Przewodniczącej o kolejną sesję, bo mam nadzieję i wierzę w to, że jednym z elementów, które Państwa decyzje wstrzymywały od pozytywnego podniesienia ręki, było to, że nie mieli Państwo jasnej informacji z RIO odnośnie poprzedniego procesowania uchwały budżetowej. 15 jest decyzja RIO, 16 się dowiemy, jak to wyglądało na piśmie, 17 możemy spotkać się po raz kolejny, wtedy argument, że Państwo nie mieli jasnego stanowiska, przynajmniej teoretycznie powinien być Państwu wyjaśniony. Mimo opinii prawnej, która dla Państwa nie była istotna i nie była równoważąca, przykro jest tylko, że po raz kolejny nie możemy dojść do porozumienia i nie ma dobrej woli, bo mówienie o dobrej woli to występowało wówczas, kiedy po prostu Państwo się wstrzymali od głosu. Dobrej woli nie było, to ewidentnie Państwo zagłosowali przeciwko mnie jako wiceprezydent tego spotkania, przeciwko mieszkańcom, którzy prosili nas o interwencję i na drogach, i wodną, i w sprawie tej awarii dużej kolektorów silnych przeciwko Delcie, w której gramy syn, więc ja bardzo dziękuję. Oczywiście mówię, dzisiaj wnoszę wniosek o kolejną sesję nadzwyczajną na ręce Pani Przewodniczącej, 17 to jest czwartek, także będę chciał jeszcze raz do tematu wrócić, bo tak dalej być nie powinno. Dziękuję. Ja chciałam tylko dodać do tego, co Pan tu powiedział, że właśnie za